z nas ma na tyle dużą dłoń, że może z niej uczynić Betlejem. Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce, że może przyjąć nowonarodzoną miłość. Do tego wystarczy tylko wiara i nadzieja, a miłość przyjdzie sama. Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku pragnę złożyć naszym klientom, przyjaciołom, pracownikom i ich rodzinom jak najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Życzę Państwu zdrowia, radości, spokoju, miłości, wzajemnego szacunku, rodzinnego ciepła i Bożego pokoju. Niech nowonarodzone dziecię Jezus Chrystus, którego niedawno obraliśmy za Króla i Pana Wszechświata, wprowadzi ten Boży pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach, domach, w naszej Ojczyźnie. Niech nowy 2017 rok będzie pomyślny, bogaty we wszelkie dobro i osobiste sukcesy. Niech napełni nas wiarą i nadzieją na lepsze jutro. Wszystkiego najlepszego, błogosławionych dni świątecznych i szczęśliwego Nowego Roku życzy zarząd sieci handlowej Alta. Dzień dobry, witamy w przyjaznym markecie Mrówka w Brzozowie. Z okazji zbliżających się świąt i nadchodzącego Nowego Roku chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za robienie zakupów w Mrówce w Brzozowie. Pracownikom chciałem bardzo serdecznie podziękować za ich ofiarną pracę. Ponieważ jestem prezesem Fundacji Pomocy Dzieciom, która buduje wioskę dziecięcą, to także w imieniu pracowników Fundacji Pomocy Dzieciom i współpracowników, rodziców, których mamy dzieci pod opieką, chciałem bardzo wszystko serdecznie za to wszystko, co nas spotkało w tym roku, serdeczności od Państwa podziękować. A z okazji tego, że mamy w najbliższym czasie święta Bożego Narodzenia, chciałem Państwu wszystkim życzyć pięknych świąt radosnych, rodzinnych, możliwości wytchnienia z trudu i pracy, którą wykonujemy codziennie, ale także refleksji i postawienia sobie pytania, po co ten Pan Jezus z powrotem przychodzi na ziemię po raz któryś. Życzymy tych refleksji, miłości i wszystkiego, co najpiękniejsze, nie tylko z okazji świąt, ale także na cały następny rok. Wszystkiego dobrego. Ja z okazji nadchodzących świąt i Nowego Roku chciałam wszystkim Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowia. Proszę Państwa, nie każdy z nas cieszy się dużą ilością klientów, kto ma własne firmy, niech wszyscy będą zadowoleni. No i spełnienia marzeń, bo każdy na pewno jakieś swoje marzenia ma. Szczęść Wam Boże w każdej porze, w polu złoty kłos. Niech Wam nie zabraknie chleba, niech Wam będzie lżej. Z dala niech omija bieda, szczęść Wam Boże, szczęść!